To jest program Michał Rachoń, jedziemy, jesteśmy na antenie Telewizji Republika, Aleksandra Prorok, Cezary Gmyz, Marian Kowalski. Szanowni Państwo, tu zwracam się do Cezarego Gmyza. W jaki sposób polscy obywatele, w jaki sposób państwo polskie, czy w jaki sposób obywatele państwa polskiego mają reagować na tego rodzaju doniesienia, na tego rodzaju informacje. No mamy kolejny zestaw świadectw, dokumenty świadczące o tym, o czym tutaj rozmawiamy. Jakie są narzędzia do tego, żeby przeciwstawiać się, żeby zatrzymać tego rodzaju działania? Cezary Gmyz. No oczywiście powinien być uruchomiony krajowy plan zwalczania tortur, dlatego że jeszcze raz przypomnijmy, bo to jest rzecz istotna. Ja w tej chwili otworzyłem sobie stronę Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli instytucja, na czele której stał kiedyś Bodnar, i to jest fragment z czasów, kiedy on rządził jako Rzecznik Praw Obywatelskich. To jest rok 2019, w których czytamy definicję tortur, przytoczoną zresztą za konwencją ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, i czytamy, że tortury to każde działanie, które jakiejkolwiek osobie zadaje się ostry ból, cierpienie fizyczne lub psychiczne. Tutaj na szczególności ma zastosowanie właśnie psychiczne. To nie jest tak, że trzeba kogoś przypalać żywym ogniem. I tutaj też jest mowa w tej definicji, że te tortury stosuje się w celu uzyskania od takiej osoby lub osoby trzeciej informacji lub wyznania w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią, albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia, wywarcia nacisku na nią lub osobę trzecią lub w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji. Czyli te działania, które wpisywaliśmy przed przerwą, wyczerpują w pełni definicję tortur. Jeżeli ktoś mówi, że to nie są tortury, no to powinien się z tą definicją z konwencji ONZ przytaczaną na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zapoznać. No, przepraszam, polski premier mówił, że to jest tak absurdalne, że jemu się nawet nie chce tego komentować. No, polski premier wczoraj się cieszył z zwycięstwa Mélenchona, także no, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to osoba, która posiada jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. Mam wrażenie, że niestety Donaldowi Tuskowi peron już dawno odjechał i no, jest człowiekiem, który za wszelką cenę usiłuje ocalić swoją władzę wobec pogarszających się nastrojów społecznych, i też proponuję panu Donaldowi Tuskowi, żeby się z tym zapoznał, dlatego że ta definicja, którą przed chwilą przytoczyłem, w pełni wyczerpuje działania, które zostały zastosowane zarówno w stosunku do księdza Olszewskiego, jak i do urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości w celu uzyskania od niej lub osoby trzeciej informacji lub wyznania. No to jest oczywiste, że to jest próba skłonienia tych dwóch osób do tego, żeby obciążyły inne osoby. Tutaj najprawdopodobniej chodzi głównie o Zbigniewa Ziobrę i środowisko suwerennej Polski. Ja mam wrażenie, że gdyby w tych sprawach, o których tak z taką marsową miną mówi dziadziuś Tusk, to gdyby te sprawy były sprawami na tyle poważnymi, gdyby te sprawy były rzeczami, w których istnieją jakiekolwiek przesłanki, że doszło do w ogóle jakiegokolwiek przestępstwa, to nie słyszelibyśmy w wypowiedziach tych polityków takich sformułowań: działania zgodne z procedurami, które uważa właśnie dziadziuś Tusk za nielegalne, za takie, które mu się nie podobają. Gdybyśmy mieli do czynienia z dowodami na przestępstwa, gdybyśmy mieli do czynienia z przestępstwami, to nie trzeba byłoby przetrzymywać księży i torturować urzędniczek, żeby wydobyć od nich jakiekolwiek ślady zeznań, bo te dowody po prostu byłyby w dokumentacji w instytucjach, do których przecież weszli ci ludzie jako polscy, jako rządzący ministrowie czy szefowie służb. Nie byłoby takiej potrzeby, gdyby w tych sprawach byłby choćby cień jakiegokolwiek dowodu. Aleksandra Prorok.
Tak, ja patrzę na tą sprawę w bardzo podobny sposób. No to jest po prostu wyciąganie informacji takimi, a nie innymi narzędziami, narzędziami koalicji 13 grudnia, żeby po prostu mieć odpowiednie dowody w sprawie. Natomiast spójrzmy na to też z perspektywy państwa, bo jeżeli takie działania stosuje się wobec urzędnika państwowego, kobiety, która była w służbie cywilnej, to jak na tą sytuację dzisiaj patrzą urzędnicy pracujący we wszystkich resortach, gdzie rządzą ministrowie obecnej koalicji, to co, jaki idzie do nich przekaz? Albo będziecie robić tak, jak wam każemy, zgodnie z naszym prawem, tym jak my rozumiemy prawo, albo będziecie traktowani tak jak ta urzędniczka z Ministerstwa Sprawiedliwości przez Służbę Więzienną. No to też jest duże moim zdaniem zagrożenie w ogóle dla państwa, dla funkcjonowania urzędów w Polsce, jeżeli się pokazuje, że kobieta, która nie ma postawionych żadnych zarzutów, no bo nie słyszymy też o żadnych konkretach, żadnych konkretnych zarzutach, co ona dokładnie złego zrobiła, co przywłaszczyła jakieś pieniądze? Nie, nie mamy takich informacji. Jedyne, co słyszymy, to najprawdopodobniej to są jakieś małe zarzuty związane no, typowo urzędnicze, natomiast konkretów nie ma. Więc jak na to dzisiaj mają patrzeć urzędnicy ze służby cywilnej? Co, my mamy tak samo robić to, co nam obecna władza każe, bo inaczej zostaniemy zastraszeni, będą nam kazali zeznawać określone informacje tak, żeby pasowały do przekazu dnia? No to jest moim zdaniem też z drugiej perspektywy duże zagrożenie dla państwa. Taki relatywizm. My rozumiemy tak prawo, więc tak macie teraz do niego się stosować, a gdzie są, właśnie gdzie jest ta konstytucja, to prawo, o którym oni mówią, natomiast literalnie, tak jak to powinno wyglądać. Marian Kowalski. To jest rzecz, która no w gruncie rzeczy świadczy o totalnej słabości tego rządzącego w tej chwili w Polsce układu. Starzejący się polityk Donald Tusk ucieka się do tego rodzaju metod, wymusza tego rodzaju albo w inny sposób prowadzi tego rodzaju działania razem z Adamem Bodnarem, człowiekiem, który miał jakąś jeszcze całkiem niedawno, nawet wśród ludzi, którzy się z nim nie zgadzali, jakąś formę szacunku, ale przecież w gruncie rzeczy ta sprawa i to, że stosowane są tortury względem takich osób jak ksiądz, jak urzędniczka, no świadczy o tym, że oni nie mają w ręku nic. Ja dokładnie tak samo rozumiem te wszystkie zawołania takie no w gruncie rzeczy śmieszne na Twitterze Romana Giertycha, który mówi, no tam mówcie mi, co oni takiego robili, to jak mi powiecie, to będziecie świadkami koronnymi. No o czym my tu mówimy? No jeśli były jakieś przestępstwa, to ci ludzie już po pół roku rządów powinni być w stanie pokazać dowody, a nie są w stanie pokazać dowodów. Jedyne, co są w stanie zrobić, to włączyć głośną muzykę urzędniczce, żeby zamkniętej w areszcie śledczym, żeby nie mogła zasnąć, żeby spróbować ją psychicznie wykończyć albo księdza zamknąć i postawić go na stacji benzynowej, żeby sobie gapie mogli zrobić z nim zdjęcia. Przecież to świadczy o miałkości, o braku jakiejkolwiek substancji, z której można byłoby ulepić jakąkolwiek poważną sprawę. No oczywiście afery nie było, więc trzeba jakoś ją tutaj podhodować, żeby osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę, zaczęły sypać z rozmaitych powodów. Jedne ze strachu, inne dlatego, żeby się podlizać. Jest to element taki, który był powszechny w tak zwanej Polsce Ludowej. To przecież szafy bezpieki były pełne rozmaitych donosów. Sekretarze partii w każdym przedsiębiorstwie, zakładzie pracy, to głównie zajmowali się, czy kadrowcy, zbieraniem rozmaitych informacji. Jedni z chęci awansu donosili, inni to coś tam rzeczywiście mogli przeskrobać. Także to jest stara praktyka. Ja oczywiście nie spodziewam się, że Agnieszka Holland, pochodząca z rodziny stalinowskiej, nakręci o tym stosowny film. To tego on na pewno nie zrobi. No ile w Polsce Ludowej prześladowano ludzi hurtowo, no to w tej Polsce Tuskowej to starają się detalicznie takich reprezentujących określone środowiska. No, ksiądz jest najlepszym przykładem, no bo raz, że można od niego próbować pozyskać informacje przeciwko konkretnym politykom, a dwa,
części elektoratu podoba się dokuczenie czarnemu. No, jak księdza wzięli do więzienia, to niektórzy podskakują tam z rozkoszy, niezależnie od tego, czy ksiądz był winien, czy nie. No, czarnym trzeba dokopać, bo to jest ich kredo życiowe od 44 roku, z dziada na ojca, z ojca na syna. To im zupełnie wystarczy. No i powiem tak, przypomnę, że dzisiaj w Lublinie robimy akcję o 20 godzinie przy ulicy Krakowskiej, przed mieście 10, przed siedzibą Platformy Obywatelskiej, także aktywizm społeczny, pokazywanie solidarności. Bunt społeczny przeciwko reżimowi jest nieodłączną cechą polskości, niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, i to musimy robić. A to, że akurat Roman Giertych, no przecież moi drodzy, przypomnijcie sobie, co o Romanie Giertychu ci ludzie mówili kilkanaście lat temu, gdy był jeszcze w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony, co o nim mówiła Monika Olejnik, ten cały panteon TVN-owski ci, to był, no powiedzmy sobie, Roman Giertych to był jeszcze gorszy niż Lech Wałęsa do 92 roku. I oni tak się koptują takich upadłych polityków do swego grona, bo oni swoją żarliwością, chęcią zbudowania kariery osobistej i zgromadzenia majątku stają się takimi oberinkwizytorami. A jak mówię, jak Bodnar czuje się komfortowo pod rozkazami Giertycha, to znaczy, że tak zwana skrajna lewica, rzekomo ideowa, która nawet brzydziła się SLD, a teraz toleruje te wybryki Giertycha wobec swojego guru Bodnara, no są ludzie absolutnie moralnie rozbici. Ta ich cała ideologia legła w gruzach i to jest jedyny plus tego całego przedsięwzięcia. Bo ideologia jest tylko na służbie, a może w ogóle powinno się powiedzieć, że właśnie na służbie, i już nie mówić na jakiej służbie, ale jest na służbie poważnych interesów, i w takich właśnie momentach widać doskonale właśnie charakter tych wszystkich powiązań. Marian Kowalski zastanawiał się, jak to było, że te kilkanaście lat temu Roman Giertych był w miejscu, w którym był. No cóż, kartel medialny III RP kochał się oburzać Romanem Giertychem wówczas, i ta miłość do oburzania się Romanem Giertychem też miała swoją funkcję, ma swoją funkcję w tym pejzażu postkomunizmu transformującego się w jakiś nowy system na naszych oczach. Patrzę w stronę naszej reżyserki, co prawda to parę tysięcy kilometrów, ale jednak patrzę. Czy my się łączymy ze studiem 2 dzisiaj, czy się nie łączymy ze studiem 2? Bo to w zasadzie teoretycznie nie łączymy się ze studiem 2. Dobrze, w studio numer 2 dzisiaj, proszę Państwa, program po 9, po 10, po 11. Katarzyna Gujska jest już w studio. Dziś będziemy rozmawiać na temat tego właśnie newsa. To jest informacja opublikowana przez telewizję Republika. Mamy dowody na kolejne relacje, istniejące relacje osób zatrzymanych przez reżim Tuska i Bodnara. O tym świadczą te dowody, że istnieją relacje osób, które twierdzą, że są w tej chwili w identyczny sposób jak ksiądz Olszewski torturowany w tym samym śledztwie. Będziemy szczegółowo opisywać dokumenty, które są w naszym posiadaniu dzisiaj na antenie Telewizji Republika. Proszę pamiętać o manifestacjach, o których mówił przed chwilą Marian Kowalski. Niezależnie od tego, w jak małej jesteście Państwo miejscowości, jeśli jesteście Państwo w miejscowości, w której istnieje jakieś biuro Platformy Obywatelskiej, jakieś biuro poselskie, jakieś biuro senatorskie, to po prostu pod tym biurem warto manifestować i protestować. Warto to robić z różańcami w dłoni również, bo rzeczy, w które wszyscy wierzymy, albo nawet jeśli w nie nie wierzymy, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Polska jest krajem wolności religijnych, to tam właśnie należy protestować. Właśnie dlatego, że takie protesty po prostu prędzej czy później przyniosą opamiętanie i prędzej czy później będą musiały przynieść odpowiedzialność ludzi, którzy dopuszczają się takich rzeczy. Manifestacja również we wtorek, będziemy szczegółowo o niej informować na naszej antenie i będziemy ją również relacjonować, ale najważniejsze jest w tej sprawie, żeby mówić głośno, jasno i klarownie, że po prostu my Polacy się nie zgadzamy na takie praktyki, i dobrze, żeby dziad Tusk to usłyszał i żeby usłyszeli to wszyscy inni, którzy dopuszczają się tego rodzaju działań i osobiście za nie odpowiadają. To był program Michał Rachoń. Jedziemy na antenie Telewizji Republika. Proszę zostać z nami.
Bardzo dziękuję za przybycie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rada jak zawsze zwołana w trybie artykułu 135 Konstytucji. Można śmiało powiedzieć tradycyjnie przed ważnymi dla Polski